Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Frozen Islands New Horizons. I nie wiem po co taki zacięty początek, przepraszam, taką jakoś dziwną miałem tremę przy przywitaniu się. Wyjątkowo, nie wiem o co chodziło. W każdym razie dzisiaj będziemy podbijać kolejne wysepki i już widzę, że mamy problem. A nie, nie mam problemu, mamy tutaj 40 levelek wyspy, mamy 39 ostatni, tak chyba. To był 39. 11, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobrze, mówię. Czyli lecimy na wyspę z 40 levelem, w którym będziemy się napierdzielać kolejnymi przeciwnikami. Będą to tym razem tiki, czyli... Aha, czyli mamy tych samych ziomków, na których byliśmy już ustawieni, więc nawet nie musimy się martwić o to, iż musimy zmieniać nasze ustawienie. Lecimy od razu, mamy 5 walk na naszej kolejnej wyspie i nie czuję, abyśmy mieli z nimi mieć jakiekolwiek problemy. Zobaczcie, zobaczcie, no pięknie tutaj wyczyścili nasi włócznicy. Patrzcie, no ja, przeciwnicy nic nie robią, oni sobie totalnie stoją. Te szamany i łuczniki są jakieś zbugowane w tej przeciwnej drużynie. Za każdym razem, bo totalnie stoją sobie w miejscu i nawet żeby chociaż do nas strzeli cokolwiek, nic. O, czyli chociaż naciągnęli cięciwe, próbują do nas strzelać, ale poprzedni? To po nas chodzi, to jest armia cwaniaka, ja jej nie tykam, bo wiem, że mi wpiernicza. A może, jeżeli nie będę strzelał, to mi odpuści grzechy. Nie, nie zrobię tego. Nie ma tak łatwo w naszym królestwie. Jesteś naszym przeciwnikiem, to jesteś naszym przeciwnikiem na zawsze. A nie, że jak nagle nie będziesz atakował, ale ustawiłeś się w twoim gronie, to nie dostaniesz od nas koszy. Wiem, dmuchnąłem was, bo zauważyłem, że mam straszny kusz na tym podwyższeniu, gdzie jesteście na kamerce, gdzie wy jesteście. Więc musiałem to jakoś dmuchnąć, bo po prostu no taki syf u tych youtuberów, że po prostu, wiecie, no jestem takim dużym youtuberem, że sprzątaczka mi po prostu nie przyszła. Nie no, żartuję oczywiście, bo teraz będzie, że gwiazdy się robię. A tak nie może być. Ja nie jestem żadną gwiazdą, Mirkuna, no. Jeżeli usłyszałbym, że ktoś kiedyś w Polsce mieszka w mieszkaniu, załóżmy nawet z rodzicami, i będzie po prostu zrobić się gwiazdy i powie, że ma sprzątaczkę swoją własną i że on za nią jeszcze płaci, po prostu gościa wyśmieje, bo jeszcze rozumiem, jeżeli ktoś ma duży dom, zatrudni sobie tą sprzątaczkę, no bo jednak gdzieś sprzątaczki muszą pracować, tak? Ale no, nie rozumiem, jakbym miał mieszkać w mieszkaniu, teraz mieć sprzątaczkę, gdzie mam ile? 60 metrów kwadratowych, nawet nie wiem, czy zawyżyłem, czy zaniżyłem. No kurde, to się da wszystko samo posprzątać, a po prostu jestem leniwy. Poza tym, dzisiaj, w momencie, gdy ja dzisiaj nagrywam, to wcześniej byłem w szkole, więc no. Więc no tak to wygląda. Tak, chodzę do szkoły! Wow, Cwaniak, ty chodzisz do szkoły! Tak, wiecie, dla nowych widzów mówię to, żeby wiedzieli, że ja się wciąż, powiedzmy, uczę. Nie skupiłem się na z kim walczymy w ogóle. A nie, nie, nie muszę skupić z kim walczymy, bo to nie jest to, co ja jeszcze nie poleciałem do wycepki. Jestem idiotą. Ogólnie, chyba uzbieram na upgrade bomby, bo ta bomba zaczyna tak robić się trochę słabsza. Więc robię tylko upgrade każdemu po raz. Mamy 1600, więc... Czy jestem w stanie uzbierać tyle? No ile potrzebuję? 2500, dam radę, ogólnie mamy laleczkę wudu. Tutaj Fort Power 10%, czyli mielibyśmy spele lepsze te z lewej strony. Cześć, z tej strony, to jest lewa strona. To jest wasza lewa strona, to jest moja prawa strona i to jest moja prawa ręka. Tak, to jest moja prawa ręka, też muszę mówić wszystkim za każdym razem. Okej, to nie, to ja to w ogóle sprzedam. Będziemy mieli więcej hajsu. I lecimy teraz na kolejną wysepkę, która będzie 41 levelem. Znowu nigdzie nie widać, czyli najprawdopodobniej będzie to gdzieś tutaj. 41 level, mamy walkę z małpami, więc usuwamy ustawienie. I teraz tak, to miało być 12, mogę ustawić 12, 1, 12. Dobrze mówię? Tak, 12, 12, 2, 1, okej. Ustawiamy, lecimy do walki, 4 walki, więc prosta wysepka. Dajemy radę oczywiście na początku i koło mamy 4000 HP, to użyjemy paraliżu z bombą. Zobaczcie, co się będzie stało. Bomba wyczyściła 1000, paraliż wyczyścił 2000. Da. Ogólnie, parę dni temu, jeżeli nie wiecie, ruszaliśmy z grupką Multiego. I naprawdę, niektóre osoby, jak widzieliśmy ich profilowe, przepraszam, że się naśmiewam, ale po prostu... Nie próbujcie robić dubów, jeżeli nie wiecie, o co chodzi z tym dubem. Bo ja widzę, że Polska, znaczy za granicą też to widzę, ale Polacy, jak widzą, że coś robi youtuber, nie mówię, że to ja, ale szczególnie Multi, on wprowadził jakby, jeden z youtuberów, który wprowadził dub na scenę, tak?
jak, ja, jak my widzimy potem niektóre dzieciaki, które po prostu robią coś takiego i uważają to za dub, to jest po prostu, no nie, nie. Albo coś się umie robić, się to robi, albo się tego nie robi wcale. Taka rada ode mnie, od wujka cwaniaka, żebyście potem się po prostu nie ośmieszali w internetach. Bo owszem, jeżeli jesteście młodszym widzem, to mam wydaje się, o fajnie coś zrobiłem, ale nie. Taka rada, bo wiem, że ja też się śmieszałem, jak byłem mały. Na przykład pamiętam, że jeszcze czasem, jak była nasza klasa, nie wiem, czy niektórzy młodsi widzowie wiedzą, co to jest nasza klasa. Teraz to jest NK po prostu. Była sobie nasza klasa, no, czyli tam się dołączało do swojej szkoły i wiecie, były takie grupy. Właśnie to, jak były, teraz są grupy youtuberów, to wtedy były grupy waszych szkół. I ja wbiłem na grupę mojej podstawówki i nie przemyślałem tego wtedy, zrobiłem po prostu głupi błąd. Myślałem, że będę miał tam ludzi w moim wieku. No i się trochę zdziwiłem, bo byli sami ludzie, na przykład nie wiem, no ja miałem wtedy około 10 lat, coś koło tego. To tam ludzie trafiłem po załóżmy 20, 25, nawet 30 lat. I ja, że ja niby taki super śmieszny cwaniak jestem, to wyzwałem wszystkich tam obecnych odpierników. I teraz za to jestem, szczerze mówiąc, mogę przeprosić każdego nawet prosto w twarz. Ale obraziłem ludzi chodzących na moje podstawówki na przykład 10 lat temu, czy coś tego typu. Wyzwałem ich po prostu od starych pierników, ponieważ uważałem się, że to będzie fajne, jak wyzwę kogoś na publicznym forum jako dzieciak. I nie wiem, co ja wtedy po prostu myślałem. Jestem po prostu głupio do dnia dzisiejszego. Naprawdę. Najgorsze się było to, że w tej podstawówce uczyła się kiedyś moja kuzynka, czy znajomy tej kuzynki, czy jakoś tak. I wiecie, no jak to jest, no gada ze znajomymi, tak, i nagle było: o, zobacz, tutaj zobaczyłem coś takiego. I ona to zobaczyła i zobaczyła moje zdjęcie, to ona się do mnie nie przyznała i po prostu potem była gadanie w rodzinie, że co ja odpierniczam i takie tam. Taką sytuację odpierniczyłem. Więc naprawdę, myślcie, co robicie w młodym wieku, bo czasami błędy z młodszego wieku mogą z wami iść do końca życia. Na przykład, nie wiem, na przykładzie youtuberów. Ktoś, kto nagrywa Minecrafta, do końca życia będzie nazywany Minecraftowcem, nawet jak już tego Minecrafta nie nagrywa. Więc myślcie, co robicie. Zdecydowanie. Kurde, jak jestem. Czasami to ja mam takie przemowy, że ja się czuję, że ja powinienem być tym, że ja powinienem nagrać ten filmik. Jesteś zwycięzcą! Że ja coś takiego nie nagrałem. Owszem, bym też się ośmieszył, ale jaki to byłby hit internetów. Wyobraźcie, takiego cwaniaka siedzi sobie w garniaku i jesteś zwycięzcą. No kurna. Mwah. Kurde, ja bym musiał kiedyś przemyśleć sobie, co nagrać takiego wiralnego. I będziecie, wiecie, dzieci waszych dzieci będą kiedyś wchodzić i takie: o Boże, co to za idiota, to cwaniak, wiecie, on kiedyś był normalny, a potem zaczął robić takie wirale i dlatego się tak aż bardzo stoczył. I taki: co ty tego oglądałeś, taką głupią mamą jesteś? No, no niestety, no tak go oglądałam. Nie wiem, czemu powiedziałem, że mamon, bo przecież więcej będzie dziewczyn, chłopaków, no ale trudno. 35 lewe, więc damy sobie z nimi na początku, znaczy damy sobie z nimi na pewno radę, jak mi się przynajmniej wydaje, tym bardziej jesteśmy jeszcze na ustawieniu, jak się nazywa, ustawieniu tiki, więc na spokojnie sobie ich napierniczymy. Ale tak fajnie to wyglądało, ci łucznicy ich napierniczyli wszystko w jeden cel, tak było: stru tu 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 tu. Znaczy włócznicy, nie łucznicy, tylko włócznicy. No i ładnie, ładnie, łatwa walka. Oczywiście pojawili się w miejscu, gdzie mieli nawet z nami szans. I teraz, do której miałem lecieć, do 43, to jest gdzieś bardziej w prawo. Myślę, że odpłynął, o, 43 i niestety z mapami, więc musimy zmienić nasze ustawienie. To jest tak, tory. 26 slotów mamy, czyli mogę robić sobie 12, 1 i tutaj robimy 13. No, pięknie ustawione, lecimy z tematem. 5 walk, więc trochę trudniej. Ile macie HP? 2800, więc użyjemy sobie bomby oraz jeszcze piwka, żeby sobie na pewno wszystko tutaj wyczyścić. To jeszcze się nawet wyleczyliśmy. Z tego, co od nich dostaliśmy, to jeszcze łucznik nam napierniczył, ale to spokojnie, nasz ziomek się wyleczy, bo my plus 10 co, nie, plus 8 co 10 sekund, więc łatwiutko. Dajcie, lecz. Dziękuję, wyleczyło nas. Teraz tak, mamy ile? Będziemy ponad 3000, mają ponad 3000, więc używamy torów oraz kamieni. Bang, 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 wszystko ładnie wyczyszczone. HP nie straciliśmy, więc możemy się jeszcze raz tutaj wyleczyć. Dawajcie, leczcie raz, żebyśmy mieli znowu jakieś takie full HP, coś tego typu. Dziękuję, tutaj paraliż oraz łuczniku mają ponad 4000, więc nie chcę sobie z nimi zbytnio ryzykować, chcę jak najmniej stracić, tak? Że potem nie było, że nie będziemy mieli zbytnio wojsk do walki. I teraz będzie trudno, bo teraz nie mam żadnego spela, który możemy użyć, a mają ponad 3000 HP. Czy damy sobie radę z nimi? A czy dać damy, ale czy damy sobie radę potem z następną walką?
Ile będziemy mieli? Będziemy mieli ponad 2000 hapsów. Wyleczy nam jeszcze raz 8. Chyba wystarczy. Będziemy jeszcze piwo, więc będziemy mieli większy damage. Nie, dobra, na pewno sobie damy radę. Jakby było teraz jakieś 4000, to może byłoby trudno. Ale damy sobie radę. Już w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatni raz przegraliśmy w takiej normalnej walce. Bo przegraliśmy, jak napadli nas w poprzednim odcinku te potwory na morzu, tak? Ale żeby tak nas ktoś pokonał w walce, już dawno nie pamiętam. To tak, ulepszamy wysepkę tutaj. Bang, 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 zbieram pieniądze, bang, bang, bang. Teraz tutaj sobie upgrade'ujemy w sumie kamienie, czemu by nie. Mamy kamień, skill power 10%, czyli dziękuję, w końcu możemy usunąć ten kill off. Mamy jeszcze lepiej, będziemy mieli lepsze skille, czyli będą jeszcze więcej napierniczać nasze ziomeczki. Zrobimy sobie upgrade jednego grubasa, tak po prostu. I lecimy teraz do wyspy z levelem 44, która jest pod nami, pod 46. Gdzie on jest? Tu jest, dzień dobry, nasza wysepka, idziemy znowu walczyć z mapami. Większego ustawienia nie zrobimy, więc ustawiamy po prostu to co mamy. I ja się przez ten czas napiję i zabrałem wam 3 sekundy na to, abyście mogli odpocząć od mojego głosu, chociaż 2 dni temu w sumie już. Tak mi się wydaje, że 2 dni temu od tego odcinka. Nagrałem filmik o mojej przygodzie z pedofilem, znaczy przygodzie. Historii z pedofilem. I ktoś, jedna z użytkowniczek napisała, że mam bardzo przyjemny głos. I to mnie strasznie ucieszyło, bo ja nienawidzę swojego głosu. Ja swojego głosu nienawidzę, ja wiem, że on może być irytujący, ja wiem, że on jest czasami piskliwy. Ja wiem, że on nie odzwierciedla w ogóle mojego wieku, dopóki nie przybliży się aż tak do mikrofonu, nie zacznę mówić w niego tak bardzo spokojnie, aby było mnie dobrze bardzo słychać. To mój głos nie odzwierciedla mniej więcej mojego wieku. I to mnie zawsze tego nienawidziłem. Na przykład było tak, że jak byłem kiedyś na takiej serwerowni w CS-ie, 1.6, jeszcze raz 1.6, to ubiegałem się o admina jako 15-latek, bo to było już ponad 5 lat temu. I w teorii każdy miał normalny głos, mówi, że ludzie mają 14 lat i tak tam. A ja byłem 15-latkiem, który miał tak piskliwy głos, że, a na CS-ie oczywiście jeszcze gorsza jakość mikrofonów i tak tam, że ludzie uważali, że mam 10 lat i nie chcieli mi dać przez to admina. Ale potem pogadałem z głównym admin, tak, i tam i ludzie poparli mnie i powiedzieli, że jestem normalny, że ja się normalnie wypowiadam i tak dalej, tylko po prostu jestem piskliwy. Także dobrze byście poszukali w internetach, znajdziecie moje filmiki, jak miałem właśnie 15-14 lat, gdzie tym głosem mówię, więc jesteście w stanie więcej usłyszeć ten mój głosik. Ja wam nie pomogę, gdzie możecie go znaleźć. Powiem tylko, że możecie go znaleźć na starych moich kanałach. Nie mówię o tanecznym, tylko jeszcze starszym. Może go znacie, może nie. I to możecie znaleźć, że był poradnik do NVIDII na więcej FPS-ów w CS-ie. Coś tego typu, był taki filmik, więc po takich tagach możecie to więcej znaleźć. Okej, o Jezus, mam 2 razy ulepszyłem, a chciałem raz. Ale chyba wystarczy, tym bardziej, że będziemy mogli, okej. Fort Reload, no szkoda, że tu jest Skills Reload, w każdym razie tego nie potrzebujemy, więc to sprzedajemy. Mamy przy tym 900 hajców więcej, więc, a dawajcie grubaska, dawajcie więcej zrobimy w grubaska, żeby on sobie też jak trochę do nas doleciał. Teraz mamy, gdzie mamy naszą wyspę kolejną? Mamy 45 level gdzieś tutaj w lewo. Mamy tutaj w lewo 45 levelek i małpeczki. Ogólnie jestem z siebie dumny. Słuchajcie, tak. O, teraz jednego tak. Tak, tak. No przepraszam bardzo, ale. Ten grubasek. No nie. Teraz? Nie. Fuck my life. Teraz? O, teraz jest dobrze. Jestem się dumny reasumując. Ponieważ byłem w stanie grać i opowiadać o innej historii w tym samym czasie. A to dla mnie było zawsze problem, że na przykład podziwiałem, pamiętam, że kiedyś bodajże Mandzia, jak oglądałem, nie jestem pewien, czy on to tak robił, czy o kogoś innego mi chodzi, w każdym razie kojarzy mi się to z Mandziem, że on był w stanie grać na przykład Minecrafta, czy coś, jakąś inną grę, tworzyć coś, a przy okazji opowiadać jeszcze na inny temat. I to mnie zawsze, to mi zawsze imponowało, że ludzie potrafili skupić się na gadaniu na czymś innym i jeszcze potrafili normalnie grać. Ja na przykład miałem tak, że teraz w sumie widać ćwiczę to w ten sposób, że albo potrafiłem się skupić na jednym i komentować po prostu gierkę, albo gadać na jakiś temat. A ja zawsze wolałem słuchać, jak ktoś gada na jakiś temat, jeżeli jak komentuje gierkę, bo jest ciekawiej. Jest to dla mnie ciekawiej, że mogę taki mieć kontakt z wami, a przy okazji jest gierka. You like that, don't ya? Łapkę w górę.
Nie no, przepraszam, nie lubię wyżurać łapek. Pomimo tego, że teraz wypierniczam tę anotację w każdym filmie parę razy, to nie lubię prosić o łapki. Jakby tak... Nie wiem. Niby to pomaga, no bo wtedy was motywuje, bo jak wam nie powiem o tych łapkach nic, to jest czasami słabo. Ale jeżeli nie mówię tutaj, znaczy jeżeli mówię tak jakoś tak... Nie wiem. Czuję się tak dziwnie. Czuję się tak dziwnie, tym bardziej, że jakbym miał jeszcze powtarzać co 3 minuty, jak Nolif na przykład, który pije wodę przy otwieraniu skrzynek i cofie łapka w górę, łapka w górę, łapka w górę. Co jest po prostu komiczne, co jest strasznie komiczne. Pozdrawiam Gargamelbloga i Multiego, ponieważ nagrali najprawdopodobniej wczoraj czy przedwczoraj filmik. Nie wiem kiedy to... Dzisiaj to wychodzi... Dzisiaj to będzie wychodziło, jak ja nagrywam. Jeszcze wiem o tym przed premierą. Wiecie, jakie mam znajomości? Więc mi nie naskakiwać tutaj. Okej, okay, upgradujemy sobie to wszystko. Jaką mam teraz kolejną mapeczkę? 46 nawet, tutaj mamy. Okej, okay. I mamy w końcu tiki, więc wracamy do mojego ulubionego ustawienia. 5, mamy jeszcze 10, możemy po 11 ustawić, tak? Chyba po 11, jeżeli się mylę, to po prostu się pieprznę w łeb. Ale wydaje mi się, że jest po 11. Dobrze mówię, po 11 mamy ustawione, pięknie. 5 walk, 4 walki z rzędu, więc to może być trochę kłopotliwe, ale damy radę, tu używamy oczywiście mieczników oraz bomby. Bang, 1400 zostaje. Ty miecznicy są naprawdę tak słabi, jeżeli chodzi o ten spell, ze względu na to, że jest ich tylko 5. Raz się czasami robi szkoda, ale nie chcę dawać ich więcej, bo to się nie opłaca. To się po prostu nie opłaca, okej, teraz kamienie użyję i berserków. Z kamienie tam wyczyszczą z berserkami, no 500 HP zostało, więc nie można powiedzieć, że tego nie wyczyści. Teraz użyję łuczników, nie używam włóczni, nie używam włóczni, bo włócznie chcę użyć na kolejnym etapie. To jest zrobię po prostu łuczników na te 4000 HP. Zobaczcie, jak ładnie już jest 2000 HP, więc ładnie tutaj wszystko wyczyściło. Łącznie z moimi wojownikami, no żeby nie było, że tylko łucznicy to czyści, a moi wojownicy nic nie zrobili. Nie, 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 nie zabierajmy całego kredytu naszym dzielnym wojownikom. Teraz użyję sobie włóczni 4000, 4048, czyli taka bardziej, bardzo informatyczna liczba, jeżeli wiecie o co chodzi. Tak, byłem kiedyś technikum informatycznym, więc trochę tych przejrzników bitowych, wiem, znam, bitowych, bajtowych. To były bity, 8 bit, tak, to było bity. To było bity albo bajt. Fuck this! Mówiłem, że byłem, a nie jestem, okej? Okay? Okej, okay, 3600. Nie mam niczego, nie mogę niczego użyć jak na razie, więc nie wiem, jak to walka się potoczy. Znaczy, wygramy, ale... Nawet teraz się nam załadowało, więc... Nie musimy nawet... Ha! 6-9! Śmieszne! A tu 9-6! Śmieszne jeszcze bardziej, tak? Oczywiście, to jest bardzo śmieszne. Wszyscy się śmiejmy. Wszyscy się, kurczę, śmiejmy. Okej, okay, zbieram sobie wszystkie hajsy od was. Teraz tak... Można bombę zbieram? Nie wiem, czy na bombę nam się opłacało zbierać. Znaczy ustawię sobie, o, 35 level tego. Teraz sobie hajs zbieram, teraz mamy do kogo? Do 47, czy jest w dół. Tutaj, do tej wysepki mamy aś, kurde. Idziemy walczyć z moim mniej ulubionym, okej. Okay. Przecie, 28 na 2 to jest 14, czyli 13-1, okej. Okay. 13-1, 14. Piękne ustawienie. No, kręci mi w nosie. 4 walki, więc będzie trudno. Użyję na początku torów z bombą, bo te pierwsze walki są zazwyczaj, jeżeli są 4 walki w całej wyspie, to ta pierwsza walka jest jednym z takiej chyba najmocniejszych, skupmy się. To było około 5000 HP, tak? To na pewno ponad 4000. Na pewno ponad 4000. Nawet bym powiedział, że nawet ponad 4500. O, jednak nie, jednak tym razem się trochę inaczej ustawiło. Wow! Jest jakiś progres, że niekoniecznie zrobiło się teraz słabsze. Ogólnie mieli HP na minusie, a wciąż musieliśmy ich zabić. Teraz mamy jeszcze więcej HP-ków, no ja pierdzielę. Ale ostatnia walka mi się czuje, że będzie słabsza. Ostatnia walka będzie już taka 4850, w okolicach tego, mogę się pomylić o 300. Mogę się pomylić o 300, 4850. Patrzcie, 4850, bang. Dobra, chodziło mi o 5000, okej? Okay? Okej? Okay? No. Mam nadzieję, że to wygramy jeszcze, bo kurna jest tutaj, zobaczcie jak mamy blisko. Ej, ej, potrzebuję torów! Tory szybko! Znaczy tak dziwnie brzmi, potrzebuję torów. O, fuck. Czy my to wygramy jeszcze? Nie no, chyba wygramy. Wygramy, boże, już się martwiłem. Już się martwiłem, że naprawdę może być słabo. Woo!
Było blisko. Było wyjątkowo blisko, więc trzeba jednak uważać, jednak nie możemy sobie bardzo na wszystko pozwalać, że to będzie takie, o banalne, o takie tutaj, z czym ty się trudzisz. A potem takie bang z dupy, wszystko napiernicza. Oj, nie, nie, przecież to jestem, nie jestem w stanie tego wszystkiego ulepszyć. Chociaż jestem. Pięknie wyliczone, bang. Co to miał być, kurwa, wąska zrobiłem hitlerowskiego. W każdym razie to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to nie zapomnijcie smash that fucking like button. Za dużo angielskiego YouTube'a. Po prostu dać łapkę w górę. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I cóż, siemanko, peace, yo! Oh,